Daszku! Trzy palce! Dlaczego przypomnieliśmy Państwu fragment filmu w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego Sami Swoi? A to dlatego, że w gminie Kościelec, a konkretniej mówiąc w sołectwie Police Mostowe, mamy również do czynienia z konfliktem, który można nazwać na trzy palce. Jest to wieloletni spór na linii jedna z mieszkanek sołectwa kontra urząd gminy. Nie jest to jednak opis kolejnej odsłony tego konfliktu, tylko relacja z jego ukończenia. Mówimy tutaj o drodze gminnej łączącej miejscowości Police Mostowe i Dobrów. Wójt gminy, Dariusz Ostrowski, nie widząc innej możliwości rozwiązania problemu, zaproponował panu Henrykowi Szumowskiemu wykupienie jego prywatnego gruntu przez gminę Kościelec. Pan Szumowski podjął rozmowy i w drodze negocjacji ustalono, o ile pomniejszy on swoje obejście, które z kolei poszerzy drogę gminną. Zdecydowałem się sprzedać część gruntów na poszerzenie drogi gminnej, żeby była tu wygoda, no i lepsze komunikowanie się z obecnymi wioskami, z Dobrowem, Policami, dojazd do pracy na Maka. No i będzie w ogóle lepsze, bo rozmawiałem z panem wójtem, że w przyszłości, jeśli będzie tutaj droga lepsza, pozwoliłby na to, żeby tutaj był asfalt. Może łatwa decyzja nie była, tylko że tu jest akurat sąsiadka, podoruje się cały czas w drogę. Ludzie po prostu mają trudności tu do przejechania, jeszcze dodatkowo tutaj cały czas tu tam wyzywa ludzi. Chodzi o to, że żeby to już było dla wsi wygodniejsze. I zgodziłem się nawet ten płot tutaj, co to widoczny jest, przestawić. Tak, żeby było lepiej dla wsi i dla gminy też kiedyś w przyszłości też. Miejscami, przeważnie to tak średnio będzie przesunięty 2-2,5 metra w moje posiadłość. W urzędzie gminy jest już złożony wniosek o wycięcie drzew rosnących w nowo wytyczonym pasie drogowym. Usunięcie drzew spowoduje, że uzyskamy pas drogowy pozwalający na bezpieczne minięcie się dwóch samochodów osobowych. Przebudowa dróg jest dla mnie w dalszym ciągu sprawą priorytetową. Jeżeli chodzi o inwestycje dla gminy Kościelec, to co wydarzyło się, czy wydarza już począwszy od dnia dzisiejszego, jest tą chwilą historyczną dla gminy Kościelec. Mam na myśli odcinek, który tutaj łączy Dobrów z Policami Mostowymi. Poszerzenie drogi, które aktualnie chcemy dokonać, jest związane przede wszystkim z bezpieczeństwem, z możliwością dojazdu rolników do pól, a w perspektywie czasu myślimy o tym, aby pozyskać środki na tą inwestycję i dokonać takiej bardzo ważnej inwestycji łączącej wspomniane dwie miejscowości tutaj. No i to będzie z korzyścią nie tylko dla mieszkańców Dobrowa, czy też Polic Mostowych, ale dla mieszkańców całej gminy, bowiem jest to jak gdyby taki łącznik, skrót dojazdowy do poszczególnych miejscowości, łączących nawet tutaj drogi powiatowe. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, jaką ważną kwestią będzie bezpieczne i wygodne połączenie Polic Mostowych z Dobrowem.